28 kwietnia. Dzień długo wyczekiwany przez naszych tegorocznych maturzystów właśnie nadszedł. Zobaczmy, jakie nastroje panują na sali. Jak oni wspominają naszą szkołę? Jesteśmy właśnie z uczennicami klasy 4F, które właśnie są po zakończeniu swojej edukacji kochanowej. Powiedzcie mi, jak się czujecie? Czy bardziej cieszycie się, czy bardziej będziecie tęsknić? Szczerze, na razie mega smutno, bo to jest taki dziwny miks uczuć. W sensie, wiecie, ja jestem szczęśliwa, bo zrobiłam coś super. W sensie, przeżyłam tak cudowne 4 lata, z drugiej strony jest mi tak zarąbiście przykro, że idę do klasy i będę płakać, będziemy płakać na 100%, bo kurczę, tak przykro, więc mówię wam, korzystajcie z tych 4 lat, bo później jest tak przykro, błagam, korzystajcie. No, zrobiło się smutno, to może jakaś taka najfajniejsza sytuacja, wydarzenie, którą zapamiętałaś? O Boże, to tutaj też głównie do trzecioklasistów. Korzystajcie z prób poloneza. Dosłownie, próby poloneza to jest najlepszy czas w naszym życiu. Dosłownie, zacznijcie we wrześniu i ćwiczcie na każdym WF-ie do studniówki. Przysięgam wam, że będziecie mieli niezapomniane wspomnienia i sama studniówka też wykorzystajcie, bo jest super. Przysyłamy wam buziaczki. Dokładnie. Kolejne maturzystki zgodziły się udzielić nam wywiadu. Powiedzcie, jakie macie plany na te najdłuższe wakacje w waszym życiu? Energylandia i koncert Dawida Podsiadło. Po maturze jakie plany? Czy ja bym chciała iść na studia chemiczne, ale zobaczymy. A ty? Dostanę, ale może medycyna się uda, może się uda. No to trzymamy kciuki. Wasze wywiady z KOF TV, jak się czujecie? No, jakby szczerze, ja jak przychodziłam do tej szkoły, to myślałam, że Boże, jaka wielka Hoffmanowa, a jakby teraz skończymy i my jesteśmy wielkie. Co chcecie przekazać całemu swojemu rocznikowi? Może jakieś miłości tutaj trzeba wyznać? My nie powiemy. Dzięki. Tą kamerą! To było w KOF TV, to zostało w KOF TV. Nie, ale generalnie jakby Hoffmanowa slajnęła, super. Jakby naprawdę. Zawsze w serduszku? Zawsze. Być poważnym. To jest poważne zakończenie klas czwartek, prawda? Tak. Będziesz mówił same poważne rzeczy. Tak, dużo poważnych rzeczy. A to już się zaczęło? To się zaczęło, zanim się skończyło. Boże, dobra. Dobra, to jakie było pytanie? Pytanie było takie, czy są jakieś słowa, które chciałbyś przekazać czwartoklasistom? Tak. Może kogoś specjalnie pozdrowić? Tak, jest bardzo dużo tych słów. Dzisiaj przekazywałem już czwartoklasistom na 3 turach, też jestem wykończony. No przede wszystkim chciałem wszystkim mega podziękować, no szczególnie osobom, które gdzieś tam wprowadziły mnie i całą ekipę, was myślę też, w ten świat działalności szkolnej, bo dużo osób, które gdzieś tam pokazywały nam, jak to się w ogóle robi, jakby były naszymi gdzieś tam wzorami, oni w tym roku odchodzą. To jest dla mnie i dla wielu osób bardzo smutne, ale coś się kończy, coś się zaczyna i takie osoby chciałbym szczególnie pozdrowić, w szczególności myślę, że całą czwartą F, która dała mi, myślę, bardzo dużo i no do nich kieruję te specjalne pozdrowienia. Jest głęboko w twoim hoffmaniackim serduszku. Oj, bardzo głęboko, chyba najgłębiej. Najgłębiej. Chyba tak. Głębiejsze odchowci. No, cóż poradzić, czy czujesz nostalgię, ponieważ za rok to ty będziesz na ich miejscu, o ile zdasz? Nie powiedziałam. Nadzieję, że zdam, chociaż w sumie znam i takich, którzy myśleli o kolejnym roku w Hoffmanowej. Szczerze, to tak, no dzisiaj jakby teraz zdaję sobie sprawę, że my jesteśmy następni. Ale pani profesor Kempisty mi dzisiaj powiedziała, żebym się jeszcze tak nie cieszył, bo jeszcze dużo pracy mam do zrobienia, więc no to jest prawda, więc no jeszcze chwilę się ze mną pomęczycie. Ale nie no, Hoffmanowa jest świetna, kocham tu przychodzić codziennie, więc
energia, którą dają ci ludzie, jest niesamowita. Teraz coś może właśnie takiego bardziej od serca, że naprawdę dziękuję wszystkim, nie tylko tym, którzy już skończyli, ale też tym, którzy tutaj dalej są, bo trzeba cieszyć się tym, co jest, cieszyć się chwilą, więc to przesłanie ode mnie. Życzymy dużo energii do pracy, a z tobą rok to nie męczarnia, tylko czysta przyjemność. Dziękujemy za miłe słowa. Dzięki. Dziewczyny popsuły, ale to już było. Znikło gdzieś za nami.